Witam serdecznie. Niespodzianka, a to ci. Jednak się jakoś zebrałem i FIFA nagram kawałeczek. I dzięki wam wszystkim za bardzo sympatyczny odzew pod moim ostatnim filmem pod moją korespondencją z Hyde Parku. Dobrze, proszę państwa, chwilowo mogę coś nagrać i nawet wysłać, ale nie wiem jak długo to będzie trwało, z tego względu, że mam dynamiczną sytuację codzienną. Więc dzisiaj mam internet, jutro mogę nie mieć. Pusta skrzynia. Jak miło. Unikatowe upy. Dobra, nic mnie stąd nie interesuje. Idziemy dalej. Niedobrze. Pióro ci wpadło pod kaptur. Martwy ptak to raczej niedobrze. Iść do koślawego bełkotliwca. Ślady bełkotliwiec, wedle życzenia. Wiem, że już wszyscy to pewnie widzieliście, chyba że specjalnie czekaliście na Tifa w moim wykonaniu. No, byłbym mile zaskoczony, powiem szczerze. Bo jeżeli ktoś chciał z fabułą być trochę szybciej, to już milion osób pewnie to zrobiło. A ja sobie to robię tak rekreacyjnie. A wy sobie razem ze mną, prawda, tutaj tak powolutku spacerujemy po tym świecie. O nie, nie patrzcie dzieci. Brutalna scena jakaś. Bardzo niedobrze. Tak się zastanawiam, czy tu pospacerować troszkę, czy iść prosto do celu. Those bastards kept hitting him over and over. They wouldn't stop. Poor Kalin. I can still hear the sound of his skull splitting on the cobbles. Jaka ta gra brutalna. Dobra, wiecie co? Jestem bardziej zainteresowany tym, co się stało z Basą, że do niego ptak jakoś to w takim nędznym stanie doleciał. Co się z tym robiło? Kurde, nie pamiętam. A musiałbym wyjąć ten, tak? Dobra, nie chce mi się. Ale podglądasz? O kurczę.
Dobra, odejdź stąd już. Już nie podglądaj tak strasznie. Dobrze, byle państwo. No nie, tylko ja idę, widzę do koślawca. Eww, shiny. Chciałem tu przejść. Monetka. Jestem numizmatykiem, no co? Numizmatyk kleptoman. Przy okazji. Dobrze. Czy to jest ten, ta komenda policji, do której już poprzednio byłem? Kurczę, tak dawno to było, że już nie pamiętam. Światła gasimy, to lubimy gasić światła, tak? Nie sądzę, żeby to było coś nowego. Wiedziałem, że tracę czas. Wiedziałem. Raport z bramy zdrajców, tak? Nie mam pojęcia, czy dobrze poszedłem. A! W tam w jednym z komentarzy pod spodem wspomniałem, że byłem na rozmowie kwalifikacyjnej już. I powiem szczerze, że poszło mi całkiem nieźle, ale nie chcę zapeszać. Oczywiście nie jestem z tych, co by wierzyli w jakieś zapeszanie. Więc dlaczego to powiedziałem? Nie wiem. No. A jeszcze sprytny. Zajrzyjmy przez dziurkę. Nic się nie dzieje nadzwyczajnego. Kurczę, ładnie ta szyba wygląda z tymi refleksami wszystkimi. No dobra, może być i tak trochę o co innego mi chodziło, ale kto by się tam... Chciałbym tam przejść na drugą stronę. Mogę? Nie mogę. Dobra, zdaje się, że to niepotrzebnie przylazłem. Tak, proszę państwa, trochę wyszedłem z prawy. Po prostu nie wiem, co tu się dzieje. Poprzednio to z tych świątyń wyszliśmy, z tych ruin kiperskich. W zasadzie post-kiperskich chyba. A teraz idziemy do Baso. Było? Tak, podglądaj. Nie będziemy nic tu podglądać. No już tak nie oglądaj. Po prostu wyjdź. Albercik, wychodzimy.